Gratuluję. Dziękuję bardzo. 20 jednostek OSP z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jelenia Góra otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Program dofinansowania do zakupu drobnego sprzętu, ale też jakże potrzebnego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. W tym roku istotne nowum w porównaniu z poprzednim programem finansujemy zakup również środków ochrony, tak, takich jak ubrania, jak mundury. Przeznaczyliśmy te środki na zakup nowego mundurowania bojowego w koloru tego piaskowego, najnowszy model. Także no, to jest dość duży wydatek, bo to 6 mundurów to jest ponad 20 tysięcy złotych. To jest przede wszystkim wyposażenie samochodów, nowy sprzęt i też przede wszystkim umundurowanie ochronne dla strażaków, aby chronić ich życie, żeby mogli wrócić bezpiecznie z akcji. Detektor prądu przemiennego, detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla, odcinki, no różny sprzęt tak naprawdę, bo dofinansowanie mamy dosyć spore, bo w wysokości 28 tysięcy złotych. Dziś odbywa się to w sposób symboliczny, oczywiście jest to tylko dla 20 jednostek z naszego miasta i powiatu jeleniogórskiego, jednak dofinansowanie ma charakter ogólnopolski i dotyczy właściwie jednostek z całego kraju. Tych wniosków jest 2 razy więcej niż w poprzednim roku, a już w poprzednim roku tych wniosków było 236, jeżeli chodzi o region dolnośląski. W tym roku jest tych wniosków 416 na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. My się niezmiernie cieszymy, że możemy wszystkie te wnioski pozytywnie rozpoznać i że ta pomoc popłynie do ochotniczych straży pożarnych. W imieniu dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pana starszego brygadiera Marka Kamińskiego, pragnę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za to zaangażowanie i w pracę i przychylność dla naszej formacji, która owocuje takimi uroczystościami jak dzisiaj. W spotkaniu udział wzięli także samorządowcy i parlamentarzyści. Jest to nie tylko słowo dziękuję za waszą pracę, za wasze poświęcenie, za waszą służbę, ale także ona ma wymierny efekt pomocy w środkach finansowych na zakup niezbędnego sprzętu. 20 zrealizowanych, pozytywnie rozpatrzonych projektów. Skuteczność 100%. Panie senatorze, panowie prezesi, panowie komendanci, panie starosto, w imieniu władz krajowych i powiatowych serdecznie dziękuję i proszę o więcej. A cel programu jest jeden – wsparcie lokalnych służb, które są niezastąpione.